Hej Liski, z tej strony tata Mariusz, w naturalnym swoim otoczeniu. Zanim przeczytam coś dla was, chciałbym się podzielić z wami tym, co mam na co dzień, co widzę z okna, gdzie egzystuję. Są pola, które widzę z kuchennego okna i gdzieś tam, jakbyście sobie zerknęli na początek filmu, gdzieś w tamtych krzakach się zaręczyliśmy z moją Magdaleną. Czym jest dzień dwujęzyczności, czym jest dwujęzyczność dla mnie? Takie postawione mamy dzisiaj pytanie i czym jest dla mnie dwujęzyczność, taka stricte dwujęzyczność, że mówimy sobie w dwóch różnych językach? To też jest codzienność. Tak jak to, co widzicie za mną, ja teraz jestem słabo widoczny, postaram się to potem nadrobić, na wasze nieszczęście. To jest taka codzienność właśnie. To jest takie wyjście na świat i rozmowa w dwóch językach. Jednak najbardziej uniwersalnym językiem jest zawsze język miłości i tutaj językiem miłości dogadamy się ze wszystkimi. Zawsze. Podobno. Ja się dogadałem. Począwszy od tamtych krzaków. Teraz nasz domek sobie stoi tam. Nasze dwie córy razem z małżonką. Jedna śpi, druga już nie. No ale wracając do sedna. Czym jest ta dwujęzyczność? Jako tata Mariusz posługuję się językiem tym, którym do was mówię. Posługuję się z rzadka językiem angielskim w celach biznesowych. I posługuję się tym trzecim, tym, o którym chciałem dwa słowa powiedzieć, bo jak rodziła mi się pierwsza córa, nie wiedziałem, jak do niej mówić. Nie miałem bladego pojęcia, jak do niej mówić. Nie wiedziałem, czy mówię dobrze, nie wiedziałem, czy mówię właściwie. Nie było żadnej instrukcji, nie było żadnego słownika. Wszystkich innych języków mamy w bród. Słowników, narzędzi, translatorów. Tutaj nie miałem się jak skomunikować z tym małym stworzeniem, w którego oczach widzieliśmy tylko i wyłącznie pełne zaufanie, pełną miłość i pełne oddanie. Ale nie mieliśmy wspólnego języka. Jedynym językiem, jakim mogliśmy się dogadać, był język miłości. I ten język miłości sprawdził się też przy drugiej córze. Może już bardziej doświadczony język miłości, bo choć to nadal małe stworzenie, małe istnienie, to już jedno mieliśmy za sobą. Już jedna córa była z nami dogadana na tym etapie. I tak naprawdę wydaje mi się, że nieważne, w jakim języku mówimy, czy mówimy w języku swahili, czy mówimy po angielsku, czy mówimy po niemiecku, czy totalnie w innym języku, najważniejsze jest to, co chcemy przekazać. Z takim małym bąbelkiem, z takim małym bączkiem, kurczaczkiem nie dogadamy się inaczej niż tylko przez język miłości. A wydaje mi się, jako tacie, jako człowiekowi, że jedyną ścieżką do dogadania się z tobą, z tamtym panem, który właśnie podjechał samochodem, jest język miłości. Najbardziej uniwersalny język świata. A przeczytam wam dzisiaj coś swojego, coś, co pokazuje też ten język na co dzień w naszym domu, w naszych relacjach. Będzie kulka, po prostu, ale to już w innej aranżacji. Hej Liski, z tej strony ponownie tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka w nieco innym otoczeniu, w nieco innym tle. To jest drugie bardzo częste miejsce występowania taty Liska. I obiecana treść, o której mówiłem, czyli kulka mojego autorstwa. Do jasnej kulki, powiedział tata i w nerwach dodał, znów będzie padać. Córeczka na to, co usłyszała, nie mów tak, tato, odpowiedziała.
a że na niebie widziała słoneczko, zaczęła pytać, jak pyta dziecko. Dlaczego, tatusiu, tam świeci słonko? Dlaczego księżyc jest za jabłonką? A skąd się wzięły chmurki na niebie? Znów będzie padać? A nasz spacerek? O ile pamiętam, więcej padło pytań o jeżyka na łące, myszołowa, wilka. I już się tata za odpowiedzi zabierał, gdy w jednej chwili złapała ich ulewa. Lecz jeśli myślicie, że na tym koniec, o nie, nic z tego, bo ten ptak to dzwoniec. Mama pokazała pierzastą kuleczkę toczącą nierówny bój z ulewnym deszczem. A księżyc za jabłonką jest tylko dlatego, że kręci się ziemia, lecz nie wokół niego. Wokół własnej osi. I stąd to wrażenie, że tulla się kulka po ciemnym nocnym niebie. O, jasna kulka! Córeczka wykrzyknęła. Tacie oczy z orbit wyszły ze zdziwienia, lecz kontynuował. Jeszcze tylko jedno. Znasz wszystkie miesiące? Znam. Chyba. Na pewno. Po tej odpowiedzi mama bez wahania wszystko o księżycu im opowiedziała. Córeczka słuchała, słuchał też i tata, a po chwili dodał. Zobacz, już nie pada. Idziemy na spacer, czy dalej słuchamy? Córeczka pytająco spojrzała w stronę mamy, lecz mama uśmiechem jej odpowiedziała. Idziemy. Tato, tak? A dlaczego kot nie lata? Koniec. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jakim językiem odpowiemy dziecku na pytanie. Ważne, żeby na nie odpowiedzieć. Tak podsumowując, najważniejszym językiem, czy w dwujęzyczności, czy w wielojęzyczności, czy w naszej codzienności, będzie język miłości do najbliższych, ale też do innych ludzi, do każdego napotkanego człowieka na ulicy. Niech to będzie uśmiech, niech to będzie życzliwość i język miłości, bo miłość to nie tylko związek. Forma miłości może być różna. A język miłości jest tym, który powinien być z nami codziennie. O! Dzięki piękne. Pozdrowionka dla wszystkich. Trzymajcie się. Hej!